Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj jest 20 grudnia, około godziny 10. No a dzisiaj postanowiłem, że nagram wam wyrzucanie obornika tutaj od Cieląt, Białówek, ze względu na to, że pisaliście tam w komentarzach, żeby coś takiego nagrać. No to mówię, dzisiaj nie idę do szkoły, zresztą nie poszłem, ze względu takiego, iż dzisiaj szły świnie, no to trzeba było załadować. No i cóż, do szkoły się już nie opłacało iść, no to mówię, nagram wam coś takiego, no bo zazwyczaj nie ma czasu, bo jak sami wiecie, szkoła, a obornik jest wszystko wywalane z rana, żeby był spokój na cały dzień. No i na samym początku tutaj, zanim zacznę, chciałbym powiedzieć, iż... Zresztą chciałbym was prosić, każdego oglądającego, kto może oczywiście, zostawić pod tym vlogiem łapkę w górę oraz komentarz, ze względu na to, że no, trochę ta aktywność już na kanale nie jest taka jak była. Zresztą już moje vlogi już nie są takie jak wcześniej. Trochę już straciłem tej motywacji do nagrywania. Teraz postanowiłem, żeby brat trochę przejął stery, on tam więcej się wypowie. Jemu to jakoś lepiej teraz widzę idzie z tym nagrywaniem. Zapraszam do niego tam na kanał, link znajdziecie w opisie. Także kto może, niech zostawi łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli chce, niech udostępni vloga na Facebooku czy gdzie tam. A ja nic, zabieram się do roboty. To ja już część obornika wyrzuciłem, żeby wam nie nagrywać cały czas tutaj tego wyrzucania. W tym vlogu miałem pozdrowić, a także podziękować osobom tym, które wsparły mnie. Wysłały donata na słuchawki, znaczy na mikrofon, sorry, na mikrofon. Iż wczoraj testowałem, gdyż zakupiłem sobie słuchawki z mikrofonem. No i wczoraj był live. No i powiem wam, no, że fajnie, tam jak oglądałem, to fajnie to wyszło. Także dziękuję tym też osobom, które były na live'ie. No i oczywiście tym, które mnie wsparły. No, miałem dzisiaj to wspomnieć o tym osobach, wstawić ich linki do kanału w opisie, no ale ze względu na to, że no jak sami widzicie, jest robota, nie miałem za bardzo czasu, także jeśli mi się uda, to na następnego vloga już będzie wszystko gotowe, już tam pozdrowię te osoby. Nie wiem, czy to będzie Q&A, czy jakiś inny znowu nagram z codziennych obowiązków. Zresztą jak tam będziecie chcieli, no i oczywiście jak będę miał czas. Ale teraz raczej będzie taki okres wolny od szkoły i w ogóle, to coś może akurat nagram. Coś akurat nagram. Jak widzicie, widłociąg jest. Dlaczego widłociąg? Ze względu na to, że widuję, a ja jestem takim wyciągiem, żeby wyrzucać cały ten obornik. Tutaj mam łopatę, jeszcze pozgarnuję. Spokojnie. Tutaj, jak zauważyliście, są jałówki takie bardziej do chowu już, na krowy mleczne, żeby tutaj rosły na wymianę. Spokojnie, uspokój się. Ej, ej, nie, spokojnie. Ja wam tylko chcę pozgarnywać, żeby się miał czysto i ładnie. Może nie miejcie pretensji do mnie. Dobrze, widzę sobie widełkami. Tam nagram jeszcze coś raczej na kanał. Nie wiem, jak będę woził raczej paszę dla krów, takie rzeczy. Może jeszcze coś z obory nagram, albo już filmik rzucę, zobaczę jak tam wszystko pójdzie. Bo to różnie teraz. Różnie z tym czasem. He, doszło, nie bójcie się.
wcześniej, przed tym wyrzuciliśmy obornik, no bo z obory jest wyrzucany codziennie rano, a tutaj spod stodoły wyrzucamy w sobotę lub niedzielę, ale przeważnie w sobotę i w środę. No bo tutaj nie są tak, żeby były dojone czy coś, dlatego nie ma takiej potrzeby. A akurat jak jest więcej osób w domu, to wtedy razem się tam wyrzuca ten obornik. No żeby lżej było. Żeby było lżej. Tu jeszcze chociaż trochę zgarnę. No bo nie ma tutaj jakiegoś odpływu czy czegoś na tą gnojówkę, że tak powiem. To resztę zostanie wybrane, no i wiadomo, wyrzucone ręcznie. Wezmę. Było lepiej z tego chodnika. Co jakiś czas to czyszczę z tego. Nie będę całego czyścił, tylko trochę jeszcze, żeby nałożyć. To jeszcze z tą. Tutaj miały już dawane słomy. Trochę im tutaj jeszcze wezmę, pościelę. Stąd co jest. Musiał. Ej, spokojnie. Ta kopie strasznie jest jakaś narwana. Dlatego muszę uważać. Bo miałem już przypadek, że. No może to już nie koło takiej jałki, tylko koło krowy bardziej. Po prostu spokój. Jeszcze tu wam biorę. Wyrzucałem, przechodziłem. No i dostałem porządnego kopa w rękę. No to nie powiem, trochę zabolało. Dlatego wolę teraz uważać trochę. Tutaj akurat wam wygarnę stąd. Teraz widzę. No to wiadomo, jak wyrzucą coś, to od razu pchają to pod żłób. Tutaj są takie zakamarki. No to akurat można to wziąć i dać jako pościółkę. Także nie ma problemu. Ja sobie zostawię. No i jadę. Jak widzicie, jak została zrobiona plekso szyba do zetora, także od razu zrobił brat do ładowarki. Także teraz jak jest tak zima, o kurczę, zima nie zima, te kabelki wiszą od wiatraczka, bo jak widzicie zimy nie ma za bardzo, bo nie ma śniegu. Cieplej, bo włączę sobie nawiew, tak jak na przykład teraz. Ładowarka się trochę rozgrzeje, no bo wozi się też, wozi się słomę nią, wiadomo, kiszonkę, no to już jest cieplej. A to zawsze coś daje, no bo nie ma takiego tego przeciągu tutaj do środka. Chciałem nagrywać wam. Co? Nagrywać całego tego wyrzucania.
że kolejny. No i... Jak teraz? Że jak jest ładowarka, łyżkę ma dość dużą, to naprawdę bardzo dużo to pomaga w wyrzucaniu obornika. Wiadomo, przydałyby się jakieś wyciągi, bo tak to trzeba widełkami, ale lepsze to niż nakładanie na taczki i bawienie się taczkami na przykład. Kolejny, no bo jak było błoto, no to wiadomo, teraz zamarzło. Także myślę, że jeszcze wam coś nagram raczej w najbliższym czasie. Postaram się coś nagrać. Będą jeszcze live'y, także zapraszam. Ładowarką tutaj sobie wjadę do stodoły, no bo zazwyczaj ona teraz codziennie zimuje w stodole. Bo jak była raz na polu, to tam w pierwszym tym vlogu z codziennych obowiązków to nieco przymarzła. No? Co? Aha, bola właśnie. Bym zapomniał. Raczej tego nie będę nagrywał. Do następnego vloga. Trzymajcie się, cześć.